Zoo warszawskie. Wybrałem się tam wczoraj. Tym razem nie po to, by poglądać zwierzaki. No okej, no po to może też. Ale przede wszystkim chciałem zwiedzić willę państwa Żabińskich. Ludzi zupełnie wyjątkowych. Jan Żabiński był żołnierzem odrodzonego Wojska Polskiego podczas I wojny światowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Poliglota. Oprócz polskiego mówił 5 językami, m.in. po niemiecku, co nie jest bez znaczenia dla dalszej historii. Podczas II wojny światowej wraz z żoną Antoniną i 2 dzieci ukrywał Żydów w piwnicy swojego domu. Działał też aktywnie w AK. Uratował ponad 300 osób. Później brał udział w Powstaniu Warszawskim, ostatnie miesiące wojny spędził na robotach przymusowych. Po wojnie ponownie był szefem warszawskiego ZOO do 1951 roku. W czasach stalinowskich jego pochodzenie i przeszłość w AK nie były mile widziane, stracił więc dyrektorskie stanowisko. Był profesorem, wykładowcą na uczelniach warszawskich, m.in. na SGGW. Tu na zdjęciu ze swoją żoną Antoniną, bez której cała ta historia, o której chcę powiedzieć, nie mogłaby się odbyć. Małżeństwo Żabińskich zostało uhonorowane tytułem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Mają też swoje drzewko w Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie. A oto i willa, gdzie odbyła się ta cała historia. Willa państwa Żabińskich, pobudowana w 1931 roku i stanowiąca ich mieszkanie służbowe. Willa dorobiła się nawet swojej nazwy – dom pod zwariowaną gwiazdą. Modernistyczna, w pełni podpiwniczona, na tamte czasy bardzo nowoczesna. W czasie wojny zoo nie funkcjonowało. Część zwierząt zastrzelono w 1939 roku, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. Część wywieźli Niemcy. W zoo na miejsce egzotycznych zwierząt hodowano świnie. Obok willi państwa Żabińskich znajdowała się też zaniedbana barzanciarnia. Państwo Żabińscy mieszkali w tej willi, przyjmowali gości, często byli to Niemcy. Pani Antonina pięknie grała na fortepianie. Oglądając wnętrza mieszkania, spróbujmy to sobie wyobrazić i uzmysłowić. Jest wojna. Jakakolwiek pomoc Żydom jest zabroniona pod karą śmierci. Żabińscy utrzymują otwarty dom, często goszczą Niemców. Hodują świnie. Pod pozorem zbierania resztek jedzenia dla świń mają przepustkę uprawniającą do wjazdu na teren getta. W psujących się resztkach jedzenia przewożą na stronę aryjską Żydów i ukrywają ich w piwnicy. Łącznie było to ponad 300 osób. Część Żydów przebywała w piwnicy kilka dni, część kilkanaście, niektórzy bardzo, bardzo długi okres czasu, nawet rok i dwa. Zależało to od tego, gdzie i kiedy można było tych Żydów przetransportować dalej. W domu działał znany domownikom oraz ukrywającym się Żydom system sygnałów. Była to gra na pianinie pani Antoniny. Piękna Helena Offenbacha na przykład była sygnałem, że do domu zbliżają się Niemcy. Muzyka Chopina z kolei zwiastowała, że w domu jest już bezpiecznie. Nawet nie umiem sobie wyobrazić poziomu napięcia emocjonalnego gospodarzy, gdy gościli Niemców, wiedząc, że w piwnicy ukrywa się kilkadziesiąt osób. O, tu mamy na przykład zdjęcie tych, którzy przeżyli. A tak właśnie wygląda wejście do piwnicy. Z kuchni. Piwnica była oczywiście taką spiżarnią, miejscem przechowywania różnych produktów spożywczych. A oto rodzina Koning-Szwejnów. Rodzice z 2 maleńkich dzieci. Co trzeba było zrobić, by dziecko w kołysce nie zapłakało, gdy na górze byli Niemcy? Doprawdy nie wiem. Przeżyli wojnę. Dalej, po lewej, widzimy otwór, przez który w razie potrzeby można było uciec z piwnicy. Przeskakiwało się przez zaniedbaną barzanciarnię, by ukryć się w zaroślach. Na umówiony znak znów pianino. Można było wracać. Dzisiaj otwór, którym uciekali Żydzi, jest zabezpieczony szkłem i wygląda tak. Jedną z osób, którą uratowali Żabińscy, jest znana rzeźbiarka żydowskiego pochodzenia Magdalena Gross. Jej rzeźby możemy podziwiać także na terenie zoo.
Oczywiście nie wszystkich udało się uratować. Tragicznie potoczyły się losy przyjaciela Żabińskiego, profesora Szymona Tenenbauma. Z różnych powodów nie można go było ewakuować z getta. Zmarł tam w 1941 roku. Janowi Żabińskiemu udało się za to uratować jego kolekcję chrząszczy. Ponad 500 000 okazów. Na zakończenie oddajmy głos profesorowi Żabińskiemu. Ryzykowałem i dałem schronienie nie dlatego, że byli Żydami, lecz dlatego, że byli prześladowani. Gdyby prześladowani byli Niemcy, postępowałbym tak samo. Mowa bowiem o ludziach, którzy zostali skazani, choć niczego złego nie zrobili. Moim ludzkim obowiązkiem było im pomóc. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Proszę o łapkę w górę, jeśli film się podobał, oraz o subskrypcję tego kanału. Na razie.